Państwo, witam media. Przedstawię proszę, informuję, że dzisiejsza sesja, tak jak poprzednio, jest nagrywana. Będzie można śledzić na bieżąco na oficjalnym profilu Facebook gminy Lipie. Przedstawię porządek dzisiejszej sesji. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad, wybór sekretarza obrad, powołanie komisji uchwał, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zakończenie obrad 6. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lipie. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Jeżeli nie ma, to przegłosujemy. Kto jest za porządkiem obrad? Wyszczykowski Zbigniew za, Borys Maria, Kila Andrzej, Klimaszewski Mirosław, Kot Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Majsza Jacek, Mączka Janusz, Pawelec Dawid, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz i Woźniak Piotr. 14 za. W punkcie 3 mamy wybór sekretarza obrad. Bardzo proszę o datę. Jacek Majsza. Jacek Majsza. Kto jest za tym, aby Jacek Majsza w funkcji sekretarza obrad? Krzysztofski Zbigniew za. Borys Maria. Kilan Andrzej. Klimaszewski Mirosław. Kąt Izabela. Kotala Ryszard. Kuc Ewa. Majsza Jacek. Mączka Janusz. Pawelec Dawid. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Widera Mariusz. Woźniak Piotr. 14 za. Teraz poproszę o 3 kandydatów do komisji uchwał wniosku. Pani Kuc, pani Borys, pani Kąc. Kto jest za tym, aby te osoby były w komisji uchwał wniosku? Wyszczykowski Zbigniew za. Borys Maria. Kilan Andrzej. Klimaszewski Mirosław. Kąt Izabela. Kotala Ryszard. Kuc Ewa, Majsza Jacek, Mączka Janusz, Pawelec Dawid, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz i Woźniak Piotr. 14 za. Bardzo proszę teraz Panią Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków o poczytanie pierwszej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Przez 2012 Rady Gminy Lipie z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2019 rok, jak następuje. I wiem, jest pani skarbnik, czy pani skarbnik dokona tu wyjaśnień? Wprowadzamy dochody, zwiększamy dochody o 129 tysięcy złotych, 129 400 złotych 20 groszy. Jest to 60 tysięcy, jest to dotacja po 30 tysięcy na budowę placu zabawy w Opieniku i budowę placu zabawy w Grabarzach. A kwota 69 420 groszy jest to kwota, która wpłynęła, dochody, które wpłynęły na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lipie. Wpłynęła jeszcze taka część z VAT-u dopiero teraz i to jest kwota właśnie 69 tysięcy. I tak samo zwiększamy wydatki o kwotę 129 420 groszy, z tym, że 126 tysięcy jest to na te dwa zadania, czyli 63 tysiące na budowę placu zabawy w Opielniku i 63 tysiące na budowę placu zabawy w Grabarzach, a to pozostało 3400 zgodnie z paragrafem dochodowym na wydatki wprowadzane na straże. I to wszystko. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Paragraf drugi. W związku z dokonaną zmianą wyżej wymienionej uchwały dokonuje się zmian w załączniku nr 7. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na rok 2019. Uchwała nr 3 / 19 / 2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2019. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszczykowski Zbigniew za. Borys Maria. Kilan Andrzej. Tymaszewski Mirosław. Kąt Izabela. To znaczy ja... Pani Izo, pytałem wcześniej, czy są jakieś pytania? Nie pytałem. Tak, pytałem. Nie. Po przeczytaniu przez panią skargę. No jestem przy głosie, mogę coś. No możesz, bo już teraz musisz. Ja proszę mikrofon pani Izo, bo na nie mam. Nie, nie potrzeba. Ale pani Izo, nie słychać w internecie. Ja mam tylko takie małe wątpliwości, może nawet nie małe, bo ciągle się słyszy, że w naszym budżecie, jak jest początek roku, pani skarbnik nam mówi, już więcej się nic nie zrobi, bo na to jest przeznaczone to, tam, to, siamto i po prostu nie ma co zgłaszać innych nowych propozycji, ponieważ nie ma na to pieniędzy. Jednak okazuje się, że w trakcie znajdują się te pieniądze, przesuwamy i tak dalej. I ja od razu tu mówię, że nie będę głosować za. Dlaczego? Ja nie jestem przeciwna placom zabaw. Absolutnie nie. Tylko ja czekam piąty rok na dwie lampy na Zagórzu. Tam też mieszkają ludzie. Można powiedzieć, że to Zagórze to taki też zabytek. W sumie od czasu wojny miał Pio Zagórzu pierwszy. To oprócz tego, że została zrobiona droga jeszcze za świętej pamięci pana Pułkę i nie ma nic więcej. Więc ja nie mogę być, nie wiem, mówię, jestem za pracami, ale na pewno nie mogę się doczekać tych dwóch lat. A tutaj w ciągu tych lat wychodzą coraz to nowe inwestycje i my je podejmujemy. Nie wiem, czy jesteśmy tak bogatą gminą, że każdy pojawiający się projekt musi to realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radna za szczerość. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to powtórzymy do głosowania. Deszczykowski Zbigniew za. Borys Maria. Za. Kilan Andrzej. Za. Tymaszewski Mirosław. Za. Kąt Izabela. Przeciw. Przeciw? Tak. Kotala Ryszard. Tak. Kuc Ewan. Majczak Jacek, Mączka Janusz, Pawelec Dawid, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. 13 za, 1 przeciw. Dziękuję bardzo. To jeżeli zakończylibyśmy tą porządek obrad. Jeżeli ktoś chciał zabrać głos jeszcze, to bardzo proszę, pan radny Woźniak. Panie Wójcie, Wysoka Rado, koleżanki, koledzy, zebrani sołtysi, pracownicy urzędu, szczególnie też pani skarbnik. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za, że tak powiem, dopilnowanie tego projektu, że się pojawił, dostrzeżenie go i zachęć realizacji jego. Jest to jak najbardziej słuszna decyzja. Dziękuję państwu za poświęcony czas. Jest to jak najbardziej słuszna decyzja, dlatego że w tych gramarzach, to co wspomniałem wcześniej na sesji, chciałbym się powtarzać, tam mamy plac, że tak powiem, wsi. Budynek nie jest wykończony jeszcze, ale mamy plac, na którym może powstać ten fajny plac zabaw. Te dzieci się mogą cieszyć, jest naprawdę dużo tych dzieciaczków tam. I myślę, że pani Izo, myślę, że i pani zmieni zdanie, tylko po prostu to może było wszystko za szybko. Ale na pewno pani się będzie cieszyć razem z tymi dziećmi, gdy państwo macie ich śmignięte buzie. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że w każdej miejscowości prawie mamy te plasy zabaw, prawda? No oprócz nie, tego. Nie. Jeszcze brakuje, tak? Nie ma. Tam nie ma jeszcze, nie? No dobrze, ale i tak jesteśmy zadowoleni, że wchodzą te dodatkowe dwa plasy zabaw w tych miejscowościach. I zamykam obrady 6. Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. Radę sobie.